jest to tak szalone, na ile wskazuje na to tytuł tej historii. Ale zacznijmy od początku. Mój tata jest rodzajem mężczyzny macho. Wszystko, czego przez całe życie pragnął, to synowie. Żył i oddychał dla kolejnego chłopca Kellera. Oczywiście, gdy urodził się mój starszy brat, bardzo się ucieszył. 3 lata później błagał moją mamę, żeby miała jeszcze jednego syna. Kiedy dowiedział się, że jesteśmy bliźniakami, był podekscytowany, że ma 3 synów. Więc gdy mój brat i ja się urodziliśmy, kiedy zobaczył, że jestem dziewczynką, był zrozpaczony. Zawsze byłam jego najmniej ulubionym dzieckiem i nigdy nie próbował tego ukrywać. Podczas gdy moich braci nazwał Anthony i David, co oznacza bezcenny i ukochany, mnie nazwał Lilith, co dosłownie oznacza nocny potwór. Podczas gdy moi bracia i mama próbowali złagodzić ten bezpośredni cios w brzuch, nazywając mnie Nini, on nalegał, aby wszyscy nazywali mnie Lilith, żebym mogła przeżywać rozczarowanie, które począł w dniu moich narodzin. On i moja mama nie pozostali w związku małżeńskim i niestety podpisał papiery na pełną opiekę nad nami, kiedy Anthony miał 5 lat, a David i ja 2. Od tamtego momentu było już tylko gorzej. Kiedy zabierał Antoniego i Davida na kolację lub do kina, ja zostawałam w domu. Spędzał cały swój czas na uprawianiu sportu ze swoimi synami. Nie pozwalał mi dołączać, mimo że ja jako dziewczyna faktycznie okazywałam szczere zainteresowanie tym, co robił z moimi braćmi. Kiedy miałam 4 lata, tata zachorował na raka. Z tego co słyszałam, była to nieuleczalna odmiana. I tu pojawia się geneza tytułu tej historii. Tak, zawarł pakt z szatanem. Otrzyma jeszcze 15 lat życia, jeśli sprzeda duszę jednego ze swoich dzieci. I, wielkie zaskoczenie, wybrał mnie. Więc kiedy umrę, trafię do piekła, bez względu na to, jak mało grzeszę i jak dużo się modlę. Pamiętam, że pierwszy raz coś mi się przydarzyło jakiś miesiąc potem, jak mój tata zawarł tę umowę. Byłam w swoim małym, ciasnym pokoju, próbując spać na łóżku, z którego wyrosłam lata temu, podczas gdy moi bracia i tata oglądali film na dole. Wtedy go zobaczyłam. To coś w mojej szafie. Był blady, miał żałosne, zapadnięte oczy i szeroko otwarte usta. Do tego długie i kościste palce owinięte wokół drzwi mojej szafy. Nie było wątpliwości, że to coś było demonem. Natychmiast się popłakałam, a tata, który wbiegł po schodach, dał mi porządne lanie za przerwanie mu wieczoru filmowego z jego dziećmi. Potem nazwał mnie małą dziewczynką za płacz i zamknął mnie w moim pokoju. Kiedy płakałam przez całą noc, demon po prostu obserwował mnie z szafy, nie ruszając się. Od tamtej pory obserwujące mnie demony były całkiem normalne. Czasami była to blada, wychudzona rzecz w mojej szafie, innym razem ciemna postać unosząca się nad moim łóżkiem. W najgorsze noce rogata postać ze świecącymi czerwonymi oczami wpatrywała się, szydząc ze mnie przez okno. Po jakimś czasie przestałam się ich bać. Pewnej nocy, kiedy miałam 9 lat, wychudzone stworzenie wróciło do mojej szafy i wpatrywało się we mnie, gdy czytałam. Zaczęło wydawać ten naprawdę dziwny, warczący dźwięk, więc go uciszyłam.
potem zrobił coś, czego nigdy wcześniej nie robił. Chociaż od czasu do czasu owijał ręką moje lekko uchylone drzwi, tak naprawdę nigdy nie wychodził z mojej szafy, aż do tamtej nocy. Jednym szybkim ruchem otworzył drzwi i wstał całkowicie, ujawniając, że jest wyższy niż sam sufit. Wygiął szyję w nienormalny sposób, żeby zmieścić się pod dachem. Myślicie słusznie, powinnam była w tym momencie zesrać się w gacie, ale z jakiegoś powodu po prostu nie byłam aż tak przerażona. Przez chwilę patrzyliśmy sobie w oczy, co było bardziej niezręczne niż przerażające, więc po prostu wróciłam do czytania książki. On dalej patrzył na mnie z ciekawością do momentu, aż mój tata zdecydował, że chce znowu być okropną osobą i otworzył moje drzwi, żeby na mnie z jakiegoś powodu wrzasnąć. Przez cały czas demon tylko patrzył. Na szczęście tata go nie zauważył i wyszedł po uderzeniu mnie w twarz. Ja znowu płakałam przez resztę nocy. Demon, który teraz patrzył na mnie z czymś więcej niż z ciekawością, spojrzał na moje zamknięte drzwi, próbując zobaczyć tatę. Nie robiłam nic poza szlochaniem. Demon w tym czasie po prostu usiadł obok mojego łóżka. Żadne z nas nie patrzyło na siebie przez resztę nocy. Płakałam, podczas gdy on tylko patrzył w dal. W końcu nie byłam sama. Od tego czasu wszystko się zmieniło. Nie tylko nie bałam się demonów, ale witałam je. Zwłaszcza tego wychudzonego, który siedział obok mnie tamtej nocy. Siadał ze mną, ilekroć mój tata był dla mnie zły, albo gdy miałam problemy z chłopakami w szkole. Nigdy do mnie nie mówił i prawie nigdy na mnie nie patrzył, ale zależało mi tylko na tym, żeby był przy mnie. Nadałam mu nawet imię. Papa. Pamiętam tę jedną noc. Miałam 14 lat i byłam zdenerwowana, bo Jacob, chłopak, który mi się podobał, nie zaprosił mnie na bal walentynkowy. Co więcej, mój tata wpadł w jeden z tych swoich nastrojów i rzucił we mnie krzesłem. Kiedy wbiegłam do swojego pokoju, odczułam niemal ulgę, widząc papę przykucniętego przy szafie. Papa! Krzyknęłam, biegnąc do niego. To było głupie, wiem. Nazywałam dosłownie tatą demona, ale nie miałam nikogo innego. Był jedyną osobą, właściwie to bytem, który kiedykolwiek okazał mi jakiekolwiek współczucie. Na początku cofnął się, ale kiedy płakałam jeszcze bardziej, spojrzał mi w oczy, chyba po raz pierwszy od tamtej nocy, kiedy wyszedł z szafy. Potem zrobił coś zaskakującego. Przytulił mnie. Kiedy poczułam, jak jego lodowate dłonie owijają się wokół mnie, powinnam być przerażona, ale byłam wypełniona miłością. Poczuciem, że w końcu znalazłam tatę, który mnie kochał. Pewnego wieczoru, kiedy czytałam Zabić Drozda w ramach szkolnego projektu, popełniłam błąd. Papa wyglądał na zaciekawionego, więc postanowiłam poczytać mu na głos. Chyba jednak narobiłam za dużo hałasu, bo David otworzył mi drzwi. Linif, co ty do diabła... Co to kurwa jest? Krzyknął, a mój tata przybiegł. Papa nie mógł się ukryć na czas, a teraz Anthony, David i mój tata patrzyli na niego z przerażeniem. Wstał, ukazując swoją gigantyczną posturę, a David zaczął płakać, podczas gdy Anthony zamarł w miejscu, a mój tata pobiegł po fiolkę wody święconej, którą trzymał przy łóżku od czasu zawarcia umowy. Kiedy próbowałam uciec z papą, ten zatrzymał mnie i potrząsnął głową.
Oboje wiedzieliśmy, że jest już za późno. Płakałam, przytulając go na pożegnanie, a kiedy mój tata podszedł do nas ze święconą wodą i spryskał nią demona, ten wydał z siebie mrożący krew w żyłach wrzask, które można było usłyszeć w całym kraju. Patrzyłam z przerażeniem, jak papa, który był przy mnie przez te wszystkie lata, rozpływa się w nicości. To już nie może nas skrzywdzić, synowie. Objął Davida i Antoniego w uścisku. Ja po prostu położyłam się na martwym ciele papy, niekontrolowanie szlochając. Wszyscy byliśmy tak pochłonięci naszymi własnymi światami, że nie zauważyliśmy, jak coś za nami się pojawiło. Był duży, nawet większy od papy. Miał dwa duże roki, głowę kozła i duży kij w dłoni. Tata odwrócił się powoli, patrząc na to coś, gdy to patrzyło groźnie na mojego prześladowcę. Wasza wysokość, ja... Mieliśmy umowę, Stanley. Dałem ci jeszcze 15 lat życia pod dwoma warunkami. Dwoma. Zagrzmiał i zauważyłam, że David się zmoczył. To było nieporozumienie, panie. Moja córka... Otrzymałeś dodatkowe 15 lat życia pod warunkiem, że dostanę twoją córkę po jej śmierci. Oraz nigdy więcej nikogo nie skrzywdzisz. Rozumiesz? Zapytał. Tak, a ja nie... Obiecuję. Stwór się roześmiał. Najpierw łamiesz obietnicę, a teraz kłamiesz. Samemu jego szatańskiemu majestatowi? Widząc, że nie tylko krzywdziłeś swoją córkę przez całe życie, ale zabiłeś jednego z moich najlepszych sługusów, zawiodłeś moje zaufanie. Zrywam pakt. Mój tata padł na kolana. Nie, proszę, zrobię wszystko. Błagał. Szatan spojrzał na mnie. Jest jeden sposób. Jeśli Niniw, twoja córka i ta, którą przekląłeś, wybaczy ci, uwolnię cię i będziesz żył. Tata powoli odwrócił się do mnie i uśmiechnął. Hej, Lili, co ty na to? Spójrz na mnie, jestem twoim tatą. Twoim papą. Wychowałem cię. Nie kochasz mnie? Jestem twoim tatą, do cholery. Powiedział, stając się bardziej wzburzony, kiedy na niego patrzyłam. To zależy od ciebie, Liniw. Szatan powiedział. Spojrzałam na leżące na podłodze ciało papy, a potem z powrotem na tatę. Daj spokój, uwierzysz szatanowi czy swojemu kochanemu tacie? Powiedział mój tata, błagając mnie. Spojrzałam na niego. Mój tata nie żyje, gnoju. Zabiłeś go. Powiedziałam, nie wybaczam ci. Tym sposobem szatan zaciągnął mojego tatę do zaświatów. Moi bracia i ja słyszeliśmy jego krzyki, dopóki nie oddalił się na tyle daleko, że ucichł w miejscu, z którego już nigdy nie mógł mnie skrzywdzić. Kiedy moi bracia płakali po stracie taty, ja wróciłam do papy na ziemię i pocałowałam go w czoło. Do widzenia, papo. Dziękuję. Autor opowiadania: Death by Kool-Aid Man. Tłumaczenie i opracowanie: Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to: Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti 262, Milky Rainbow, Near Death, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Creepy Bunny, Magiczna Basia,
Tommy Lee Jones oraz Dominik Polak. Do usłyszenia.